Natomiast legalnie w ramach ruchu bezwizowego polsko-ukraińskie przejścia graniczne na Podkarpaciu przekroczyło już 8,5 tysiąca Ukraińców, którzy mogą przyjeżdżać do Polski w celach biznesowych, turystycznych i rodzinnych na 90 dni w okresie 180 dni. Mogą w naszym kraju podjąć pracę albo wyjechać dalej na teren Unii Europejskiej. Ruch bezwizowy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych obowiązuje od północy z soboty na niedzielę. Ukraińcy mogą wjechać do Polski pod warunkiem, że posługują się nowoczesnym paszportem biometrycznym, ale muszą mieć też zagwarantowane finansowanie pobytu. To 300 zł na pierwsze 3 dni i 75 zł na każdy kolejny. Pogranicznicy szczegółowo sprawdzają też, czy Ukraińcy podali prawdę, określając cel i warunki swojego pobytu w Polsce. W zależności od celu podróży, jeżeli jest to cel turystyczny, to sprawdzamy, czy są rezerwacje w hotelach. Jeżeli ktoś mówi, że jedzie na imprezę kulturalną, sprawdzamy, czy są zaproszenia od instytucji bądź też od osób prywatnych. Te wszystkie dokumenty są szczegółowo przez nas weryfikowane. Ukraińcy, których spotkaliśmy na przejściu granicznym w Medyce, są zgodni, że ruch bezwizowy zbliża ich do Europy i daje zupełnie nowe szanse. Dla Ukraińców to ważne pojechać do pracy. U nas jest mała zapłata. Moja córka kłu Warszawa na pracę z mężem i dobrze płaci, i dobrze pracuje i wszystko dobrze. Nawet najniższe wynagrodzenie w Polsce jest znacznie wyższe niż średnia pensja na Ukrainie. Średnia na Ukrainie 3,5 tysiąca hrywnów, to jest mniej więcej 150 dolarów, nie? No to w Polsce niech pani przeliczy złotówkę na dolary, jak to wychodzi. To jest 4 emerytury, czy jak tam u was to się nazywa. Albo więcej. Zarobkowe wyjazdy to więc nie nowość. Teraz sezonowych pracowników może być więcej, ale jest też ryzyko, że Ukraińcy pojadą za pracą dalej na zachód. Obawiają się polscy plantatorzy i sadownicy. Nie byłoby kto pracować, nie? U nas w sadach na polu, nie? Jakby nie Ukraińcy. Straż Graniczna przewiduje, że wielu Ukraińców przekraczających granice w ramach ruchu bezwizowego wyjedzie do Czech i Włoch, bo to już cel ich zarobkowych wyjazdów. Choć praca dla Ukraińców jest też w Polsce. Bo na każdym jednym autobusie reklama do pracy. Polaki jadą dalsze, nasze do was. Ruch bezwizowy nie spowodował rewolucji na przejściach granicznych na Podkarpaciu, mimo że pogranicznicy przewidują, że liczba podróżnych wzrośnie o 10%. Myślimy, że czas odprawy się skróci, ponieważ my do tej pory musieliśmy sprawdzać wizy w systemie VIS. Teraz pozostaje nam tylko sprawdzenie paszportu i te dodatkowych dokumentów, więc teoretycznie czas naszej odprawy powinien być krótszy. Nie oznacza to, że przed granicznym szlabanem nie będzie kolejek. Są, bo bardzo dużo podróżnych przekracza granicę w ramach małego ruchu granicznego, przyjeżdżając na zakupy do Polski. Gdy niektórzy próbują omijać kolejkę, dochodzi do awantur. Ukraińcy niezmiennie skarżą się na długie oczekiwanie. Ja kazał, że trzeba nie Unia postawić. Uważam, że trzeba oznaczyć nie Unia, a Afryka. W ciągu jednej doby na polsko-ukraińskich przejściach granicznych na Podkarpaciu pogranicznicy odprawiają średnio około 40 tysięcy podróżnych.